I z cyklu usuwanie wycieku z Weissmana zamontowałem taki zaworek na razie. Szereg z zaworkiem uszkodzonym, bo tu jest cały moduł taki jedlony. I przestało wadzisko spływać. Ciśnienie jest. Spróbujemy odpalić. Proszę, następuje zapłon w kotle atmosferycznym. Ogień piękny, z gazu jest śliczny. Ze śniedziały wymiennik szczoteczką przeczyścimy, z nalotów tlenku miedzi go uwolnimy. Elektrody też trzeba wyszorować, żeby mogły płomień kontrolować. To jest jonizacyjna elektroda, tu zapłonowe. Przewody, śnieć, pył tlenku w miedzi. W całym kociołku sobie równo siedzi. Weissmana jest bardzo chora, już chyba życiem bardzo zmęczona, przegrzana, być może nie ma już siły. Siły ją praktycznie całkiem opuściły. Objaw jest taki, że gdy włączymy, jej pracy, owoców pracy nie zobaczymy. Palnik odpala, pompa co? Nic. Trzeba jej pomóc, dobra, jak jej pomoże, to rusza. Albo kondensator odruchowy, albo uzwojenia. Mają już dość. A to pompa wyśmienita. Nie wygląda, żeby była na panewkach wybita. Oporów nie okazuje. Zobaczymy, co jej dolega, ale prawdopodobnie mogła być przytarta, przegrzana. W taki inny sposób wykończona grunfosowska produkcja dla Weissmana. Albo grunfos prowokuje różnych klientów. A mogę tego ściągnąć. Kondensator przeładowany. Sprawdzimy, jak się zachowa ten silnik pompy szalony. No i co? Jest poprawa, ruszył z mocą. Już go płyny wodne nie zaskoczą. Pukiem ruszyła, szumi sobie. Ma teraz moc nieprawdopodobnie dużą. Kondensator pomógł rozjuszyć. Odpowiedzimy. Zobaczymy, co się będzie działo. Może będzie jeszcze grzało. Widać, nawet coś się nagrzewa. Zwiększyć zadaną temperaturę trzeba. Ciśnienie jest na razie w porządku. Zobaczymy, co się będzie działo. Do filterka wody na powrocie zobaczymy, może o nim jeszcze jakiś wierszyk ułożymy. Co tam w środku skrywa? Może jakieś śmieci? Może jakieś zanieczyszczenia? Przez to pompa szumi. Kawitacja powstaje. Ola Boga, ola Boga. Znów się leje. Tam ta woda. Filtrek wygląda całkiem całkiem. Może coś tu było, ale już wypłynęło w strugach wody. Mogło się sitko wyczyścić. No i pompa pasuje, wyłączamy. Odpowietrzamy oczywiście. Woda się pojawiła. Spróbujemy. No teraz nie pomogło. To jednak była przyczyna kondensatora rozruchowego 19 lat mającego wina. Także trafna diagnoza to połowa sukcesu. Płomień się pojawił, kocioł odpalił. Temperatura rośnie. Ciepła woda w kranie. Jest u gospodarzy zadowolenia okazani. Jak to ująć, żeby to miało ręce i smak?